Servus, fani żelaznego sportu, ciężkiego żelaznego sportu. Pytanie o rodzaj białka po treningu. WPH, WPI czy WPC? Tłumaczę, hydrolizat, izolat czy koncentrat. Wszystkie różnią się tak naprawdę czasem wchłaniania. Hydrolizat będzie najszybszym, izolat będzie szybko średnim białkiem do wchłonięcia, WPC będzie średnim czasem do wchłonięcia, czyli hydrolizat mamy aminokwasy we krwi mniej więcej po 30-40 minutach, izolat utrzymuje się do 1,5 godziny, a koncentrat do 2,5 godziny. Więc po treningu zasada jest taka: trzeba dostarczyć jak najszybciej wchłanialne źródła aminokwasów. Białka źródła aminokwasów, nie chodzi o białko, tylko aminokwasy, z którego są zrobione. Hydrolizat, bo powiedzmy z takiego białka o takiej długości łańcucha, on jest pocięty na takie drobniutkie kawałeczki, zazwyczaj 3, 2, 3 aminokwasowe, tak zwane D3-peptydy. Oczywiście są dłuższe, to wchodzi stopień hydrolizy w grę, niemniej jednak już wolne aminokwasy D i 3-peptydy, one wchłaniają się w przewodzie pokarmowym, także bardzo szybko zasilają tą pulę aminokwasu we krwi, bardzo szybko odbudowują uszkodzone struktury mięśniowe. No i to jest to okienko anaboliczne, o którym trzeba pamiętać, bo pyta osoba zaawansowana. Zaawansowana, czyli im głębiej w las, tym trudniej te mięśnie zbudować. Jeżeli ćwiczymy 3 miesiące, mięśnie rosną bardzo szybko, ale jeżeli ćwiczymy 30 lat, te mięśnie rosną bardzo, bardzo wolno. Ciężko jest wytrącić organizm ze stanu równowagi, bo on już ma tyle mięśni, a to jest dla niego tak ogromne obciążenie, że musi to w ogóle nie kalkuluje energetycznie, bo trzeba to utrzymać, a nic z tego nie ma. To jest tylko estetyka. Tak naprawdę kulturystyka to jest estetyka, no ale równie zdrowy tryb życia. Różne są szkoły. Jaka jest opinia Twoim zdaniem, Piotrze? Jakie jest najlepsze? Nie ma najlepszego. No, jeżeli chodzi o osoby zaawansowane, no to oczywiście hydrolizat, który jest bardzo drogi, bo dochodzi dodatkowy proces hydrolizy białka, czy to chemiczny, czy to enzymatyczny. Izolat jest drogi proces produkcji, bo trzeba wyizolować jak najwięcej białka z mleka, z serwatki. No i proces jest drogi, więc to będzie droższe. Hydrolizat, oprócz tego, że trzeba to wyizolować, jeszcze trzeba pociąć enzymatycznie albo chemicznie, nie daj Boże. No i tu już mamy kolejny proces, no, za który producent nam policzy. Koncentrat jest najpopularniejszy, dosyć uniwersalny, tak, on się wchłania od mniej więcej 45 minut do 2,5 godziny, więc jeżeli nie mamy środków finansowych zbyt dużych, no to bierzemy to, co jest dosyć uniwersalne, więc wszyscy bazują na WPC, czyli koncentracie białek serwatkowych, ale jednak osoba zaawansowana albo będzie stosowała, powinna stosować po treningu hydrolizat białek serwatki, albo wolne aminokwasy. Więc może na przykład zastosować wolne aminokwasy, które aminokwasy całodzienne, tak zwane, czyli zawierające komplet 20 aminokwasów proteogennych, czyli budujących nasze białka mięśniowe. Musi być komplet, a komplet mają białka zwierzęce. Roślinnych jest z tym gorzej. Natomiast osoby o średnim stopniu zaawansowania, z chudszym portfelem, zdecydowanie mogą stosować koncentrat białek serwatki, ale bezpośrednio po treningu. To znaczy bezpośrednio kończę trening, idę do szatni, piję szejka, a nie kończę trening, idę do szatni, biorę prysznic, idę do toalety, prasuję koszulę, psikam się super perfumami, jadę do domu i tam spożywam białko. Spalony czas, zero efektu treningowego, poza wytrzymałością. Dużo, bardzo skomplikowany temat. Poświęćmy na to oddzielny filmik albo jakiś webinar, gdzie będziecie mogli zadawać pytania i wtedy będzie lepsza interakcja. To jest tylko takie zasygnalizowanie. Także jeżeli miałbym wybierać, wybieram wolne aminokwasy, czyli takie aminokwasy całodobowe. Po tym wybrałbym hydrolizat białek serwatkowych, po tym wybrałbym izolat, a na samym końcu koncentrat. Ale to zależy, ile mamy siana. Czuwaj.